Witam serdecznie, z tej strony kłania się Marek Puma, World of Tanks, MMO, gra ta sama co na PC-cie, z różnicą tą, że my trochę ustępujemy graficznie. No trochę, powiedziałbym, nie była ziemia, no ale nie przestańmy narzekać i przejdźmy do zabawy. Dzisiaj będziemy grać amerykańską M7. Jednocześnie dziękując serdecznie za łapki w górę, miłe komentarze oraz oglądanie od początku do końca. Jest to istotne. Wszystkie te elementy, a jeżeli ktoś na przykład, tak jak ja oglądam, inne osoby, którzy już mają powyżej setki i właśnie, no już tam trochę talarka do kieszonki sobie dostają. Ja bynajmniej nie zazdroszczę, tylko podkreślam, że warto, no przynajmniej tą jedną reklamę oglądnij temu twojemu ulubionemu, powiedzmy, pięknie za 129 zakosiłem mu plecaka. Ale tu mam kolejnych. No i mnie zniszczą, kurde, dzwońce. Się musiałem wybrać na środek jak ten kumpot. Kulfon. No kulfon, ale tu ma ładny obrazek. Pokażę go jeszcze, bo czasami tutaj znikają. Ciąga, nik mare. Nik mare. Szczerze mówiąc, co wam mogę powiedzieć, że na PC-ty przyjdą co najmniej jedna mapka, a właściwie to wróci jedna mapka z botami, która była płatna, żeby w nią zagrać. Ja to wiem z recenzji innego youtubera, po czym przeszłem na YouTube'a World of Tanks i tam faktycznie mówią o zmianach, masakrycznych zmianach. No co niektórzy gracze będą no gryźć blachę, że tak się wyrażę. Bo żeby zachęcić początkujących graczy, ten pułap, jeżeli chodzi o tą różnicę, zostanie jakby zniwelowane poprzez wykluczenie tych początkowych z gałęzi badań czołgów. W zasadzie ja to tak zrozumiałem, z jednej strony poprawiają, dają jakąś amunicję, ale z drugiej strony zabierają. To znaczy, że teoretycznie mówiąc, lodówka już straci smak zabawy. Okej, okay. No ale to tak nawiasem mówiąc co do PC-tów. Ta runda mi nie wyszła, trudno się mówi. Co udało mi się zdobyć w tej rundzie? Wykryto przeciwnika. Szarpa niebieska, rzadka, 2 lub 3 pojazdy. Kolejna szarpa jest uszkodzenia przy twojej asyście. Ten sam kolor, czyli niebieski, od 30 do 50%. Twój sojusznik zadał uszkodzenia wykrytemu lub
menu przez ciebie pojazdowi przeciwnika. Okej, okay, kolejny. Pomoc w zniszczeniu. Tutaj już mamy na szaro, czyli zwykła stęga. Pojazd zniszczony przy twoim asyście. No i to jest mecz. Zadane uszkodzenia. Szara szarpa. Całkowite uszkodzenie wyniosły mniej niż 50% PW twojego pojazdu. No i ostatnie, tego chyba nie, jeszcze nie widziałem. Uszkodzenie taranem, czyli taranowaniem. A też szare, czyli całkowite uszkodzenie wyniosło mniej niż 5% PW twojego pojazdu. No. Czyli można powiedzieć, że dobrze to zrobiłem. Jakie mam tutaj jeszcze następne nagrody, czyli medal Popiela drugiej klasy, medal Kinspela drugiej klasy. Ok. No całkiem nieźle. No. Idę do przodu małymi kroczkami, każdy krok do przodu to jest jakiś sukces. Coraz więcej, coraz lepiej się czuję na mapach, coraz lepiej rzecz mi to wychodzi, ale nie tak jak ja bym sobie tego życzył i dlatego też uważam, że to jeszcze przede mną spora, przepraszam emocje, wyprawa. Czekajcie, tutaj jesteśmy we czterech. No okej, okay, no i co? Ten pójdzie w tam. Dobra, to ja jadę tędy. Jesteśmy na pustyni. I spróbujemy zajechać, kurde, przeciwnika tak, żeby złożyć mu jak najlepszą ofertę z amunicji. Aj. To tutaj to będzie się teraz tak chował i wychylał, tak? Ach, dobrze, że mi na plecach nie stał, bo nie miałbym się jak cofnąć. Dobra. Kapelusz mu z głów. A, tam ich jest dwóch. Okej. Gąsienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. To musiał poczuć. Aj. Kurde, no. Gdybym wiedział, że tam stoi tak, kurde, salut. Tak. To. O, to jest to samo mnie zgnoiło, co tutaj u nas jest w drużynie. Na razie mamy remis 2 do 2 i jest okej. Okay. Ale tutaj oberwał. Nie wiem, czy to jest takie słuszne stanie, no ale ja robię te same błędy, więc ja tutaj nikogo nie, bynajmniej nie chcę oceniać, nie chcę krytykować, tylko zachodzi takie pytanie, czy to jest słuszne tak. Dobra, stanie w miejsce. Okej. Okay. No ma 115, ten ma mniej i kurde się wychyla i puszuje. Znaczy no puszuje, no stara się wroga. No zaliczysz mu? Dobra, może przejdźmy do tego.
No i ta czwórka chińska. Czwórka chińska doładuje mu. Ezer też 4. Nie doszło. Okej. Malidla. No i tutaj, o właśnie, to takie znikanie, to też jest pytanie, czy tego się nie da naprawić. No bo on w sumie tak do końca tylko deczko dalej odjechał za górę. Okej. Jest 2 do 2. Steve M42. A to jest ten, kurde, tak serio strzela. Tak? Czy nie? A to już go dwóch ciągnie. A gdzie ten, kurde, drugi inteligent? Ty, pobudka. Uważaj go tam, kurde. Spie. Wesprze trochę, bo ja piórkuję. Ach, poszedł mu rykoszetem. To 15, to już został sam na polu, a trzeba dłużej, kurde, stać za tym. Dłużej stać, tak? Czekać na oklaski. No, ja ci już biję, brawo. Zaczekanie. No teraz to faktycznie jest się co chować. Chociaż teraz oni by poszli na przejęcie i by mieli punkt więcej, no nie? A tak to oni poszli na przyjęcie i teraz ty się ruszysz, bo oni cię w ten sposób wyciągną. Ach, mu poszło nad silnikiem, rikoszetem, tuż koło, jak domniemam, kabiny, no niech tak to przecież tak powiem, kabiny. Z innej pozycji no nie będzie, nie zauważył, a tam nie stoją, ale go ściągnął tam do tego kółeczka. No jest szansa, że jak mu dobrze wypłaci, no tutaj właśnie te góry, tu jest ślizganie się po kamieniach w dół. No i zauważył go. Ten jest 112, ten jest 30. No. Dobrze. Przydzielmy łapki za po prostu zasługi. No to sru. Hehe, 5. Jak to się ładnie. Po jednej sztuce, no nie ma, że dla każdego. Czekajcie, to był ten szczęście. Pierwszy z góry. Okej. Medal popiele. Medal Kinspela drugiej klasy, medal Rajusa drugiej klasy. Tak pozaczynane tylko, no nie? Okej. Wiecie co, nęci mnie to, żeby porównać to z czwórką tą. No nie, tylko że tutaj to zmienię na to. I tutaj zmienię na to. Rozrzut 100 mm. Czas sterowania. To weźmiemy sobie to. Tak to weźmiemy. I zobaczymy, jak to nam wyjdzie.
do bitwy. No bardzo fajnie jest rozwiązane tu jest to, że jak się zapomniesz, nie zaglądasz, a nie masz automatycznie nastawionego uzupełniacza, no to gra mówi ci, a ty kurde, inteligent, ty se tak króca, fujki, uzbrój się, no nie? Dobrze, wybierzemy No ruszam się, ruszam. I tam było... Ja przeważnie staram się zajechać tak przeciwnika, żeby jak większa grupa zajmują ich, to ja akurat im robię plecy. Lodówka, masz lodówkę. Podobało się, mam więcej. Aj, lodówka mnie, no. Tak, S35. C4. Okej. Łapkowe góry. Kaniony, kamyczki, mało zieloni. Okej, ale to nie jest problem. Po prostu podziwiam krajobraz. No i od tyłu mu zajeżdża. Aż się zorientował ten, to ten sam inteligent. Co mnie przed chwileczką pignął. Super. Aj, 159 zakosił mu z żywotności. A to nie wygląda na lodówkę, no to jest lodówka. Śmiesznie nazwane. Broni tyłka? Uuu, jak mu zabrał 132, skasował go tak, że aż normalnie strach pomyśleć. 3-3. Ach. Dobra, ten zajeżdża tutaj na lodówkę, ten stoi koło silosu. I tu ma strzała i czemu on go nie wykonuje? No niestety przeciwnik wykonał, a to miał na wprost. Su-85. O 195 obrażenia, ja kurkuję. No ten tylko cofnął do tyłu, ten też jakby. Oj, to mu zadał konkretos. Założę się, że poszło mu to w silnik, bo było widać z mugą. Dwa na jeden, 65 żywotności i tamten, kurde, nie wiadomo na razie ile. No to mi się przypomina pierwsza wojna światowa, no. Ten czołg akurat w pierwszej wojnie światowej, no.
występował i to nie wiem, czy to nie jest przypadkowo nie włoski czołg. Chociaż tu się mogę mylić. Nie jestem nieomylny, drodzy kochani. Przypominamy serdecznie, dziękuję z góry za tę grę. Miejcie komentarze oraz zapraszam serdecznie wszystkich zwolenników czołgów lub przyszłych zwolenników do gry. No, gra jest fajna. Tutaj wiele nie wygrałem. To był bodajże ten Sun, no nie? Przejdź do profilu. No osiągi, to on ma naprawdę ładną. Naprawdę ładną. Ja na przykład tego nie mam. Pierwszy krew. Zniszczy jeden pojazd wroga. A może mam? Może mam. Dobrze, łapeczka ciach. Temu sułapeczkę. No i gitara, nie? Gitara. Ja to mam. Tu mam na przykład strzelec wyborowy. Seria zostaje przerwana przez pudło. Trafiłem na przeciwnika co najmniej 10 razy z rzędu. No, tu, a to strzelec pancerny. Trafia wroga pojazdu co najmniej 10 razy z rzędu, za każdym razem przebijając pancerz. Seria przerywa się pudłem strzał bez przebicia lub rykoszet. Może być kontynuowana w następnej bitwie w tym samym pojeździe. Seria liczy się osobno dla każdego pojazdu, tylko najdłuższa z nich jest brana pod uwagę. A to duży kaliber. Zadaje najwięcej uszkodzeń w bitwie. Zadane uszkodzenia muszą wynosić co najmniej 35% PW. We wszystkich pojazdów przeciwnika wynosi co najmniej 1000 PW. Jeśli dwóch lub więcej graczy zada tyle samo uszkodzeń, osiągnięcia jest przyznawane graczowi z największą liczbą PD zdobytych w bitwie. Osiągnięcie może zostać przyznane raz na bitwę. No, to nawet nie wiedziałem, że tak aż pojazd oznaczony as pancerny. No nie, uznanie wojskowe. A co to jest to uznanie wojskowe? A, to 7 towarzyszy graczy. 2 razy gracz drużynowy. Wyprawny gracz. 4 i koniec linkę raz. Negatywnych nie. Historia ocen. O, włączymy sobie. No, to jest taka mam ocenę, 4 na 5 gwiazdek. To tak jak ja oceniam co niektóre apki. Celność 69%, średnia uszkodzenia w bitwie 210, zwycięstwo 43,43%, 350 bitew, więc no, troszkę mało, no nie? Dobra, statystycznie bitwa PD w bitwie 204,350. Standardowa 350, zadane uszkodzeń 210, punktowe 363, niejowe 1,71, zwycięstw 152, no pięknie. O, a tutaj są fajne statystyki. Bitwy w pojazdach. I najwięcej jeżdżę. Aha, Amerykańcy 193 razy. A to zielone co oznacza? Tego nie wiem. Waga typu. Aha. Kraju według poziomu. No.
tak się moje statystyki przedstawiają, drodzy mini. Czy mam szansę na jeszcze jedną bitwę? No mamy w sumie szansę na jeszcze jedną bitwę. Czy to będzie PZ4? Nie. Zagramy sobie trójką przy tym ustawieniu, co jest. No to jazda, gazda, no nie. Gaz do dechy, lekka kierownica na siebie i normalnie, kurde, zwijamy gąsienicę. No, także kurza twarz, ty kurde, Zadek, Tomek, Baśka, Zośka, kurde, dawaj ta do gry, krótca, fix, papucy, drewniane stół i stoliki. Rzućcie granatem, niech przeciwnik się cieszy, że ma, kurde, gąsienicę rozpłataną, no nie? O, to jest idealny traf centralnie w środek, normalnie gąsienic. Całe szczęście, że nie uszkodził. Ty dziabongu, ty kurwa twarz, ty! Dobra. Zajeżdżamy. Pip, pip. Wow. Aj, to był zys. To był zys, ale tam się, kurde, gościu czai. Dostał. Po 73, ale za wysoko, chamie, stoisz i nie będziesz ściągał, ty. No to nieładnie. Ej. Aś, kurde, widzieliście to? To jakby... No teraz to... No przejetasują mnie, no. Kurze twarz. Ale się tutaj zebrał jak mucha na lepie. No ale to była ścinka, niedobrze. Ale okej, ogonimy do końca, kurde, balansy. A tutaj mamy 14 TP i PZ3. PZ3 pewnie na meckę, Crusader. Tam ma 66, tam ma 195. Próbuję się wychylić, ten tutaj go próbuje zajechać do tej strony. Czemu się uda? Tu będzie stał wyżej. I tu widzimy mu gąsienicę. Tak jest, pięknie mu gąsienicę za 78 trafił. Nie podjeżdżać w ten sposób, bo się kurde... Ajajaj, tutaj... A tu M5 start. Start. No to jedź na tą... Ach, pięknie, 27 załatwił. Super, jego muściu. Brawo ty. Dobra, tu ma 3% Crusader. Czwóreczka. To mu wypadało jeszcze tam gąskę szczelić, no. Dajesz. Dajesz tym, kurde. Pięknie przyklasowali i jest 7-2 i to się cieszy i to im gratuluję wygranej. Sobie nie, bo przegrałem za szybko. I co mamy? I mamy tak, pierwsze zablokowane uszkodzenia i drugie wykryto przeciwnika. 2 lub 3 pojazdy, no nie? Tutaj mam ogłuszenie, nie, uszkodzenie przy asyście.
na szaro, więc niezbyt dobrze. Zadane uszkodzenia też na szaro, czyli całkowite uszkodzenia wyniosły mniej niż 50% PW twojego pojazdu. Okej, przyznamy im tutaj pierwszemu grad drużynowy i ostatniej dwójce jest excellent. Coś dobiło mnie, to samo szczegóły, skuteczność, pomoc w zniszczeniu, uszkodzenia twoje, uszkodzenia zdane wrogowi, zadane uszkodzenia wykryto. No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, łapki w górę, proszę komentarze, jeżeli chcesz do grupy lub chcesz mnie zaprosić, to proszę Discord chat lub Facebooka. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam, miłej zabawy. Hej, hej.